Szanowni Państwo, witam serdecznie na briefingu prasowym. Korzystamy tutaj z pięknej sali w Telespolu. Chcieliśmy się spotkać z Państwem i porozmawiać na temat węgla. Jest to temat najbardziej dzisiaj ważny, którym się interesują zarówno mieszkańcy Polski, ale przede wszystkim nasi mieszkańcy powiatu bielskiego i gmin, a są ze mną włodarze tych gmin. Oczywiście pan burmistrz miasta Telespol, wójt gminy Kodeń, wójt gminy Janów Podlaski wspólnie z panem przewodniczącym oraz wójt gminy Rokitno. Spotkaliśmy się, szanowni państwo, żeby poinformować, że właśnie te gminy, te samorządy chcą wspólnie dystrybuować węgiel, skorzystać z programu rządowego dotyczącego dystrybucji węgla z węglokoksu i z PGE paliwa. Węgiel ten, jak Państwo wiecie, jest dostępny w cenie 1500 zł brutto plus ewentualnie jest dopuszczalna kwota 500 zł, która by była wykorzystana na dowiezienie tego węgla, wynajęcie placu, wynajęcie sprzętu, gdyby taki był też potrzebny. Chcemy, aby nasi mieszkańcy naszego regionu mogli kupić węgiel po cenie 2000 zł i to jest kwota nieprzekraczalna. Węgiel będzie można kupić do 2 ton. Następnie myślę, że w miesiącu grudniu bądź styczniu, tak też referował to premier Mateusz Morawiecki wspólnie z panem wicepremierem Jackiem Sasinem, będą kolejne dostawy tego węgla i będzie można zakupić kolejne tony. Całość, jeżeli chodzi o pomoc państwa dla mieszkańców, to jest 3000 zł, które już w dodatkach węglowych mieszkańcy naszego kraju mogli uzyskać w gminach, plus dzisiaj ta dystrybucja po cenie 2000 zł, czyli wychodzi nam 1000 zł za jedną tonę, jeżeli są to 3 tony, to jest średnie gospodarstwo w Polsce. Chciałbym teraz oddać głos dla naszych samorządowców, którzy myślę, że szerzej opowiedzą też o tym pomyśle. Przypomnę, że są to kolejne samorządy, które po pierwszym moim briefingu włączyły się w dystrybucję węgla. Ja mogę Państwa zapewnić, że nie są to ostatnie samorządy, są kolejni samorządowcy, którym bardzo serdecznie dziękuję, bo są oni odpowiedzialni i starają się być odpowiedzialni za swoich mieszkańców, za to, co robią w tych najmniejszych ojczyznach, a wierzę głęboko, że na tym skorzystają wszyscy mieszkańcy tych gmin. Szanowni Państwo, tak jak pan poseł powiedział, spotkaliśmy się po to, żeby wspólnie razem z gminą Rokitno, gminą Kodeń i Janów Podlaskich przywozić i później sprzedawać węgiel dla naszych mieszkańców. 2000 zł to nie 3000 zł, to nie 2700. Ja myślę, że mieszkańcy już niedługo w mieście Telespol będą mogli zakupić ten węgiel po cenie dostępnej. Wiemy, w jakim świecie w dniu dzisiejszym żyjemy, wiemy, co się dzieje na Ukrainie. Wiemy również, że mamy ogromną inflację. Nie mówię tutaj o Polsce, ale przede wszystkim o całym świecie. Mam nadzieję, że niedługo ta barbarzyńska wojna dobiegnie końca i powrócimy do czasów normalnych. A w tej chwili ta ogromna pomoc rządu Rzeczypospolitej Polskiej, tutaj z inicjatywy pana posła Dariusza Stefaniuka spotykamy się. Zresztą nie tylko nasze samorządy, ale również inne samorządy tworzą grupy, które później będą pozyskiwać, kupować węgiel i sprzedawać będziemy dla naszych mieszkańców. Również serdecznie chciałbym podziękować za pomoc panu premierowi Jackowi Sasinowi oraz senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu, bo bez mądrych pomysłów, bez pieniędzy rządowych nie moglibyśmy tego węgla w żaden sposób pozyskać. Drodzy mieszkańcy gminy Kodeń, my również przyłączamy się do tego pomysłu i cieszymy się, że rząd stworzył nam takie możliwości. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy naszej gminy również wydawali jak najmniej pieniążków na węgiel i żeby to był ten węgiel kupowany w racjonalnych tych cenach, bo cena 3000 zł jest dzisiaj dla mieszkańców nie do przyjęcia. Także dziękuję to wszystkim kolegom, samorządowcom, panu posłowi, no i oczywiście rządzącym, że stworzyli taką możliwość, że my jako gmina możemy się włączyć w to dystrybuowanie tego węgla. I Kodeń włącza się w to dystrybuowanie węgla i jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni. Dziękuję bardzo.
Gmina Janów Podlaski również postara się zabezpieczyć swoich mieszkańców ten węgiel, bo ta cena, o której mówił pan poseł, jest naprawdę ceną już przystępną. Spróbujemy na początek dokonać rozpoznania co do potrzeb mieszkańców, więc najbliższy tydzień to będą takie informacje do mieszkańców, co zorientujemy się, jaka to jest skala, a następnie spróbujemy zorganizować. Co do szczegółów, jak to będzie wyglądało, myślę, że dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiali, ale co do zasady gmina Janów Podlaski też spróbuje zabezpieczyć swoich mieszkańców po to, żeby mogli spokojnie przetrwać zimę. Gmina Rokitno również jest bardzo zainteresowana tym pomysłem rządowym. 1500 zł za tonę węgla w dzisiejszych czasach to jest bardzo atrakcyjna cena. Już miałem sygnały, już miałem pytania od mieszkańców, czy na terenie gminy Rokitno będzie dystrybucja tego węgla. Dzisiejsze spotkanie organizacyjne, które zorganizował pan poseł i pan burmistrz, dla nas, dla samorządów jest bardzo ważne. Wierzę, że gmina Rokitno jako samorząd podołamy organizacyjnie temu przedsięwzięciu i mieszkańcy naszej gminy Rokitno będą mogli również mieć ten węgiel na najbliższy sezon grzewczy w takiej atrakcyjnej cenie. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak mogliśmy usłyszeć, wszystkie samorządy absolutnie są gotowe do włączenia się i wspólnego działania. Można to podsumować, że razem możemy więcej. Razem, wspólnie działając, zarówno władza rządowa, jak i władza samorządowa jest w stanie przezwyciężyć wszelkiego rodzaju kryzysy. Ten kryzys jest olbrzymi, ten kryzys jest dotkliwy i na pewno on będzie długo z nami, ponieważ wojna ma te swoje niestety ciężkie owoce i dzisiaj je widzimy. I to nie jest tylko kryzys energetyczny czy węglowodorów, ale też duży kryzys humanitarny, którego doświadczamy. Ale tak jak wtedy, gdy mieliśmy tutaj miliony uchodźców i ci ludzie potrzebowali tej pomocy, samorządowcy nie zawiedli. Tak samo teraz samorządowcy też nie zawiodą. Ja bardzo chciałem serdecznie podziękować panom wójtom za to, że zawsze, gdy zwracamy się do was po pomoc, wy nigdy nie zawodzicie, zawsze jesteście gotowi pomagać, bo wspólnie czujemy tę odpowiedzialność za nasz kraj, za nasz region, za nasze gminy. I ja również jako poseł, a czuję się, bo wywodzę się z samorządu, też jako samorządowiec, obiecuję, że dopełnię wszystkich starań, żeby tak jak dzisiaj to ustalamy, tak też ten węgiel był dystrybuowany, ale również na wszelkiego rodzaju problemy i prośby samorządów będę się starał pomagać wspólnie z kolegami, z premierem Jackiem Sasinem, z panem senatorem Grzegorzem Biereckim. Zawsze jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy. Jakiś jeden szczegół, skąd będziecie pozyskiwali ten węgiel, bo to jest istota całego problemu w tej chwili. Dzisiaj, panie redaktorze, są dwie firmy, Węglokoks i PGE Paliwa. Zachęcam nawet do wejścia na stronę PGE, jest tam zakładka dotycząca zakupu węgla. Absolutnie wszystko jest internetowo, wpisuje się dane firmy, wpisuje się dane gminy, imię, nazwisko. Jeżeli to są osoby, które chcą być tymi partnerami przy okazji tej dystrybucji, jest infolinia, gdzie się można dowiedzieć wszystkich szczegółów, jest też opis cały, kto może kupić, jak to się dystrybuuje. Za chwilę na posiedzeniu 20 października będziemy w Sejmie obradować na temat uchwał ustawy, która będzie regulowała już bezpośrednio kwestie, które podnosili samorządowcy. Przypomnę, że wszystkie związki korporacyjne, samorządowe spotkały się w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Zgłaszały swoje różnego rodzaju postulaty. Jednym z tych postulatów na przykład było zwolnienie samorządów z prawa zamówień publicznych, jeżeli chcemy szybko całą akcję przeprowadzić, a więc wynajęcie ciężarówek do przewozu tego węgla musi podlegać tego typu zwolnieniom. Rząd na to przystał. Oczywiście zawsze jest możliwość przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zwolnienia indywidualnego, ale chcemy to zrobić ustawowo, żeby samorządy mogły to czynić. Jest tam szereg ułatwień, żeby nie było zbędnej biurokracji, certyfikacji takiego podmiotu, który sprzedaje węgiel itd., itd. Wiem też, że są składy węglowe, które chciałyby współpracować. Tam też jest przestrzeń dla składów węglowych, które mogą z takim samorządem współpracować i mogą się zajmować sprzedażą takiego węgla. Natomiast jedna reguła, która jest niezmienna, węgiel nie może być droższy niż 2000 zł. To znaczy tona dla odbiorcy, który już przychodzi i kupuje ten węgiel, nie może być droższa niż 2000 zł. Kwestią wtórną jest to, czy ktoś nie ma możliwości odebrania z danej gminy i dowiezienia do siebie do domu tego węgla.
tutaj koledzy samorządowcy mówią, że takie możliwości mogą się pojawić. Oczywiście jest to dodatkowo płatne dla danej osoby, czy rozładunek takiej przyczepki, czy przyczepy z węglem. Natomiast cena zakupu nie będzie na pewno większa niż 2000 zł i to jest na pewno pewne i to jest na pewno pocieszające. I myślę, że mieszkańcy, którzy co roku zapatrują się w opał, świetnie sobie radzą, świetnie wiedzą, jak to zrobić, bo przecież z tych składów opału też ten opał przywozili do siebie do domów. A w przypadku tych gmin, które są dzisiaj na spotkaniu, to będzie jedno miejsce, gdzie będzie ten węgiel składowany? Nie chcę tutaj mówić za kolegów, ale z tego, co rozmawialiśmy przed spotkaniem, miejsce będzie ustalane. Czy to będzie tylko miasto Terespol, czy też na terenach gmin przyległych znajdą się tego typu miejsca. Jest to na ten moment ustalane, tak jak powiedział pan wójt gminy Janów Podlaski. W tym momencie samorządowcy podejmą działania profilujące, ile tego węgla potrzeba, żebyśmy wiedzieli, jak duży plac jest potrzebny, ile ciężarówek tego węgla musiałoby tutaj przyjechać i jest potrzebnych, więc na pewno będzie informacja do mieszkańców gmin, aby gminy wiedziały, ile węgla mają zamówić. Ustawa przewiduje również, projekt ustawy, bo to jeszcze jest ustawa, która jest niespodjęta przez parlament, projekt ustawy przewiduje również, że uchwały gmin mogą regulować sprzedaż tego węgla w postaci, kto będzie miał pierwszeństwo w zakupie, bo tu też się wiele pytań pojawia wśród mieszkańców, to znaczy moja gmina nie przystępuje do programu, czy będę mógł kupić tańszy węgiel, a też go potrzebuję. To będzie regulowane przez uchwały gmin. Ja wierzę głęboko, że będzie tego węgla tyle, że nawet w tych gminach, gdzie samorządowcy nie decydują się przystąpić do tego programu, ci mieszkańcy będą mogli taki węgiel zakupić, a na pewno będę do tego jako samorządowiec zachęcał, ale na dzień dzisiejszy naprawdę zachęcam wszystkich, bez względu na opcję polityczną, do tego, żeby weszli w ten program, bo jest to program absolutnie opłacalny dla gminy, nie wymaga wiele wysiłku, a jest bardzo potrzebny dzisiaj dla wszystkich mieszkańców i szczególnie zachęcam duże miasta. Dzisiaj największym miastem w naszym regionie jest Biała Podlaska. Zachęcam pana prezydenta Litwiniuka, który mimo tego, że uczestniczył w proteście samorządowców, mam nadzieję, że też ma tą refleksję, że chciałby zapewnić tani węgiel dla swoich mieszkańców. Ja już dałem w mediach taki przykład naszej spółki PEC, która absolutnie dysponuje sprzętem, dysponuje wagą, może taki węgiel dystrybuować dla swoich mieszkańców, ale też wiem, że są składy węglowe na terenie miasta Biała Podlaska, bo takie składy próbowały właśnie dostać kontakt, jak to wykonać, że są zainteresowane sprzedażą tego typu produktów. Chciałem jeszcze serdecznie podziękować tutaj za tą cenną inicjatywę, panie pośle. Nasze samorządy przystępują do programu rządowego, skorzystają z pomocy rządowej. Myślę, że pozostałe samorządy w Polsce też powinny przystąpić, bo ta pomoc jest niezwykle cenna. Przede wszystkim skorzystają z tego nasi mieszkańcy. Od dzisiaj już zaczynamy działać w tym kierunku.